Cybercoach, kanał Cyberbiznes, kolejne wideo na temat kryptowalut. Dalej męczymy sieć Polygon. Dzisiaj powiem Wam kilka słów o parze płynności, którą utworzyłem. Był to Titan oraz owrapowany Matic. Tą parę umieściłem do stejkowania na farmie Iron Finance. Jednak wczoraj mieliśmy krótkie załamanie cenowe kryptowaluty Titan. No i musiałem ratować się przed nietrwałą stratą, czym jest nietrwała strata. Również wyjaśniałem w poprzednim wideo. Dlatego zamieniłem tę parę na stablecoiny i dalej to stejkuję, ponieważ można powiedzieć, że jest to bezpieczniejsze rozwiązanie. Pokażę Wam bardzo dokładne narzędzie do rysowania wykresów na kryptowalutach w sieci Polygon. Jest to DEX Guru. Tam możemy w czasie rzeczywistym obserwować zachowanie kryptowalut. No i przejdziemy do blue chipów na sieci Polygon, czyli Aave oraz Curve Finance. Na Aave możesz lokować depozyty oraz pożyczać kryptowaluty. Curve Finance to narzędzie głównie przeznaczone do stablecoinów, gdzie możesz umieszczać depozyty i zarabiać dosyć godne procenty na swoje lokacie. Te dwa narzędzia połączone dają nawet kilkanaście procent zwrotu rocznie w tej chwili przy tych stopach oprocentowania. Jestem Cybercoach, to jest kanał Cyberbiznes, wszystko co chcesz wiedzieć o kryptowalutach, blockchain oraz biznesie w sieci. Zaczynamy właśnie teraz. Pamiętaj, że wszystko co powiem w tym wideo to nie jest porada inwestycyjna, ponieważ ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i świat kryptowalut wiąże się z ogromnym ryzykiem, dlatego robisz to na własne ryzyko. Ja jestem teraz na farmie Polygon Iron Finance. Mam tutaj dwie kryptowaluty. Iron jest to stablecoin od tej farmy, który odwzorowuje aktualny kurs dolara amerykańskiego oraz kryptowalutę Titan, którą można tutaj farmić. Tutaj można sobie podejrzeć już wykres tej kryptowaluty Titan. No i to jest wykres jednodniowy. Jak widzimy, był tu spory spadek z poziomu 2,20 dolara nawet do 1,15 dolara. Więc ogromny spadek. I tak jak mówiłem, miałem tutaj parę zrobioną. Przejdziemy sobie do zakładki Farms. Parę Titan Matic. No i ten stosunek cen był dosyć spory. Dlatego byłem narażony na nietrwałą stratę. W momencie, kiedy zobaczyłem ten spadek, no to gdzieś w tym miejscu wyszedłem, żeby ta nietrwała strata była jak najmniejsza i żeby nie poniósł żadnych kosztów. Więc to mi się udało i przeszedłem do pary stablecoina Iron oraz USDC. No tutaj jesteśmy mniej narażeni na nietrwałą stratę, ponieważ no stosunek cen tej pary nie zmienia się, ponieważ są to stablecoiny. Oczywiście ten stablecoin Iron też miał wczoraj zjazd. Tutaj go nie widać, ale o kilka procent zjechał do dołu, więc to też nie jest pewny stablecoin, prawda? Bo stoi za nim tylko ta farma, twórcy tej kryptowaluty. Myślę, że te oprocentowania, które tutaj widnieją po 1000%, po 160%, nie będą trwały wiecznie. No ale ja tutaj próbuję ugrać jak najwięcej. W momencie, jeżeli jest teraz hype na sieci Polygon, to warto to wykorzystać. No mi udało się już ufarmić około 45 dolarów przez jeden dzień, więc to było sporo, ale to było na tej ryzykownej parze Titan Matic. No ja z niej wychodzę, zresztą mówiłem, że będę z niej wychodził, chciałem to testowo sprawdzić, żeby nauczyć się w ogóle czym jest nietrwała strata. Teraz już wiem i mogę śmiało tutaj działać w tym systemie. Ok, przejdźmy do narzędzia, gdzie możemy rysować wykresy. No i to jest narzędzie DEX Guru. Oczywiście link zostawiłem w opisie. Akurat mam tutaj wykres Iron Titan. No i widzimy tutaj ogromny zjazd z poziomu 2,2 dolara, nawet do 1 dolara w przeciągu kilku minut. Czemu ja muszę zawsze wchodzić w momencie, kiedy coś spada? No ale tutaj jak widzimy, ten wykres nie zachowywał się płynnie, były podjazdy i zjazdy, więc to nie jest pewna kryptowaluta. W tej chwili mamy lekkie wzrosty. No ale ja będę powoli się cashował i raczej nie będę wrzucał większych środków do tych farm. Będę przechodził do, można powiedzieć, bardziej pewnych rozwiązań, które były sprawdzone już na sieci Ethereum. Jednym z takich flagowców Ethereum jest aplikacja Aave. Jest to aplikacja, która pozwala na złożenie depozytu, zarabianie z tego procentów oraz pożyczanie środków. Zobaczmy, co możemy tutaj umieścić. No, przede wszystkim natywny token sieci Polygon, czyli kryptowalutę Matic. Potem mamy stablecoiny DAI, USDC, Tether. No i owrapowane Ethereum, a także Bitcoina. Sprawdźmy kryptowalutę Matic
I tak, jeżeli złożysz depozyt, no to tutaj mamy oprocentowanie 3,61% rocznie, ale dodatkowo dostajemy jeszcze nagrodę od sieci Polygon za to, że po prostu korzystasz z tych protokołów. No i tutaj mamy dodatkową nagrodę w postaci 5,68% rocznie w kryptowalucie Matic. Zobaczmy, mamy również tutaj możliwość pożyczenia. Co ciekawe, no jeżeli pożyczasz tą kryptowalutę, no to musisz oddać w skali roku około 9%, ale sieć Polygon wynagradza cię w tokenie Matic w postaci około 12%, nie? Więc nawet pożyczając te środki, w tej chwili jesteś do przodu, ponieważ no, ta sieć cię wynagradza. Więc jeżeli przejdziemy sobie do zakładki My Dashboard, tutaj dodałem trochę Maticów, czyli dodałem depozyt, a także wziąłem sobie pożyczkę. No i w tej chwili u góry tutaj mogę sobie już odebrać nagrodę. Wczoraj dodałem tutaj ten depozyt i pożyczyłem Matic. I to wychodzi 0,11 Matica w tej chwili po jednym dniu. No wyobraźcie sobie, jeżeli tutaj umieścimy większe kwoty, no to może to się nam szybko uzbierać spora suma. Sprawdźmy sobie jeszcze Tethera. No Tether jest dosyć wysoko oprocentowany. Patrząc na te stopy zwrotu, no to bardziej się opłaca niż stablecoin USDC. Tak na szybko, nie? Bo mamy tutaj większe procenty za depozyty oraz za pożyczki. Kolejną aplikacją, którą rozważam, żeby umieścić swoje środki, jest Curve Finance. No i tutaj przede wszystkim możemy wymieniać sobie stablecoiny, na przykład DAI na USDC i odwrotnie. I dalej mamy opcję właśnie depozytów, czyli możemy przejść do zakładki depozyt i zdeponować swoje stablecoiny, tak aby one tutaj pracowały. Możemy dać depozyt, a także stake'ować te stablecoiny. No i zakładka withdraw, gdzie no ja już umieściłem sobie testowo tam $50. Na tą chwilę jeszcze nie obliczyłem sobie rocznej stopy zwrotu. Na pewno to zrobię i jeżeli to będzie mi się opłacać, to po prostu to tutaj umieszczę. Wiem, że niektórzy robią coś takiego jak dźwignie, czyli po prostu tutaj tak jakby umieszczają depozyt w AAWE i potem robią pożyczkę i te pożyczone stablecoiny umieszczają w Curve Finance. Na podstawie tych dwóch narzędzi można sobie opracować strategię, która da najlepszy procent zwrotu. Spójrzmy jeszcze chwilę na rynki. No widzę, że tutaj zrobiło się zielono, także jestem z tego zadowolony. Spójrzmy na Polygon Matic. No, Polygon Matic zanotował w przeciągu ostatnich 7 dni dosyć spory spadek. No ale teraz widzę 1% do góry, także coś tutaj się dzieje. Widzę też anglojęzyczni youtuberzy, szczególnie na amerykańskim rynku, próbują dalej robić pompę na kryptowalutach. Miejmy nadzieję, że hossa jeszcze się nie skończyła. O, i widzicie, mamy tutaj Curve DAO token i on zanotował wzrost 31%. Widocznie ludzie po prostu teraz umieszczają stablecoiny w tych protokołach, dlatego to idzie do góry. Taka jest moja diagnoza. Co tu się jeszcze dzieje? Tokeny giełdowe, zobaczcie. OKB to jest token giełdowy, Binance Coin. O, i Polkadot idzie do góry. Oby ta hossa potrwała dłużej. Zapraszam do mojego Discorda, link znajdziecie poniżej tego wideo. I followujcie mnie na Twitterze. Ja jestem CyberCoach, wpiszcie sobie po prostu w wyszukiwarce CyberCoach i ja wam tutaj wyskoczę. Będę robił coraz więcej kontentu na temat blockchainu oraz biznesu w sieci. Ja jestem CyberCoach, to jest kanał CyberBiznes i do zobaczenia w kolejnym wideo.